Czcigodny i drogi księże arcybiskupie Mieczysławie, drodzy bracia biskupi w kapłańskim posługiwaniu, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Na początku dziękuję Panu Bogu, że mogę razem z Wami przeżyć ten piękny czas rekolekcji. Dla nas kapłanów ten czas jest tym bardziej ważny, ponieważ nasze życie jest przede wszystkim przedłużeniem obecności Pana Boga w życiu codziennym. Czas rekolekcji to jest czas zatrzymania. Dlatego, że w dzisiejszym świecie my bardzo często żyjemy pod presją dzieł koniecznych. Zawsze mamy pewne sprawy do zrobienia, do załatwienia i nieustannie jesteśmy w drodze. I potrzebny jest w naszym życiu taki moment, by się choć na chwilę zatrzymać. Dlatego w czasie rekolekcji ważne są trzy rzeczy. Na pierwszym miejscu otworzyć się na Słowo Boże. Słuchanie. Słuchanie przede wszystkim Boga. Na drugim miejscu to słowo usłyszeć i rozważyć w sercu. Po co słuchać i rozważać? Po to, by tym słowem żyć i dzielić się z innymi. Jest taki piękny psalm 42. Czytamy tam następujące słowa. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Boga żywego. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Boga. Co to, moi kochani, oznacza? Łania jest takim zwierzęciem, które pije wodę ze źródła albo przy źródle. Łania nigdy nie napije się brudnej wody. I fenomen łani polega na tym, że łania jest w stanie paść z pragnienia przy kałuży wody, a tej wody się nie napije. Teraz zaczynamy rozumieć. Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Boga. Jesteśmy powołani, aby pić wodę ze źródła. A dla nas wodą źródlaną jest Słowo Boże. Dlatego Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Przenika myśli i serce nasze. I po co ten czas zatrzymania nad Słowem? Dlatego, że my jako kapłani Słowo głosimy. Możemy powiedzieć, że nasza codzienność życia kapłańskiego polega na tym, że zajmujemy się Panem Bogiem. I myślę, że każdy z nas tu obecny na tej mszy świętej tak zwyczajnie po ludzku lubi zajmować się Bogiem. Przychodźmy choćby do katedry, by pomodlić się. Mamy różne intencje, ale czas rekolekcji to nie tylko czas, w którym my zajmujemy się Bogiem, ale pozwalamy, aby Bóg zajął się nami. Dobrze jest, jeśli my mamy pewną kontrolę nad działaniem Boga, ale w czasie rekolekcji my jako kapłani pragniemy i pozwalamy, aby Bóg zajął się nami. I wtedy mogą wychodzić różne sprawy. Wtedy, gdy Bóg zajmuje się nami, często doświadczamy różnych ciemności, strapień.
Ale czas rekolekcji to jest czas, abyśmy się przejęli Słowem Bożym, przynajmniej tak, jak przejmujemy się Słowem Ludzkim. My na ogół to słowo ludzkie rozważamy swoim sercu. A zwłaszcza, gdy to słowo ludzkie jest dla nas bolesne, trudne, to słowo rozważamy. Tym słowem żyjemy. Niekiedy jesteśmy w stanie wskazać na okoliczności miejsca i czasu, kiedy nam coś ktoś przykrego powiedział. Natomiast wychodząc z Eucharystii na pytanie, jaka była Ewangelia? Jakie było pierwsze czytanie? Mówimy, Boże słodki, jaka słaba pamięć. I w czasie rekolekcji, słuchając Słowa Bożego, wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, Jezus, zanim rozpoczął publiczną działalność, najpierw udał się na pustynię. Po co? Że zanim poszedł głosić Ewangelię, odprawił 40-dniowe rekolekcje. 40 dni na pustyni. Pewnie by się jezuici ucieszyli 4 tygodnie naraz. Ale po co Jezus poszedł na pustynię? By modlić się, by pościć, by słuchać swojego Ojca. I jaki był owoc rekolekcji Jezusa? Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Panu Bogu będziesz oddawał pokłon i nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. I odszedł od Niego szatan. Właśnie po to są rekolekcje. Żeby uwrażliwić nasze serce na działanie łaski Bożej, i po to, by demaskować obecność zła, nazywać po imieniu. Życie Jezusa naznaczone jest rekolekcjami i dniami skupienia. I są takie momenty, że Jezus tak po ludzku zostawia wszystkich i wszystko, idzie na miejsce pustynne, aby się modlić. I zobaczmy, to samo proponuje swoim uczniom. Wtedy, gdy oni przyszli, opowiedzieli o tym wszystkim, co zdziałali, czego dokonali, Jezus mówi, idźcie i wy na miejsce pustynne, odpocznijcie nieco. Idźcie i wy osobno. A więc Jezus zaprasza swoich uczniów do swojej szkoły. Dlatego czas rekolekcji jest bardzo potrzebny, by właśnie chodzić na chwilę, zatrzymać się nad Jego Słowem. Zobaczmy powołanie uczniów. Kiedy miało miejsce? Po nocy spędzonej na modlitwie. Znów poczuwanie, po dniu skupienia. I wtedy Jezus co czyni? Przywołuje ich do siebie. W jaki sposób? Każdego po imieniu. Co to oznacza? Każdego znał. Wiemy doskonale, że w tradycji Izraela wezwać kogoś po imieniu, to znaczy znać jego serce. A więc dla Jezusa każdy z nas jest kimś ważnym, jedynym i niepowtarzalnym. Jezus również mówi do nas po raz kolejny, pójdź za mną. Po co Jezus przywołał uczniów? Aby z Nim byli, aby Mu towarzyszyli. On nauczał, wyjaśniał i dopiero posyłał. I czasami, proszę księży, możemy tak się zastanawiać,
bo mamy też i sukcesy w naszej posłudze duszpasterskiej, ale po ludzku mamy więcej porażek. Dlaczego my ponosimy często porażki? Dlatego, że my czujemy się powołani i posłani, ale gubimy przestrzeń formacji, abyśmy z Nim byli, Go słuchali, nauczał, wyjaśniał i dopiero posyłał. Dlatego potrzebny jest czas bycia w szkole Jezusa, czas słuchania, czas zadawania pytań, czas wyjaśniania i dopiero jesteśmy posłani. Naszym pierwszym zadaniem kapłanów jest bycie z Jezusem. Modlitwa, słowo. Choć czasem wydaje się, że Bóg milczy, ale Bóg działa, jak mówi Benedykt XVI. Czas poświęcony dla Boga nie jest czasem straconym. Nam się nieraz po ludzku wydaje, że tracimy ten czas, ale w tym czasie Bóg działa. Także i czas rekolekcji to jest Boży Kairos. My na ogół żyjemy chronosem, kolejne dni, miesiące, lata, ale to jest Boży Kairos. Od nas zależy. Czy my ten czas wykorzystamy? Otworzymy się na Słowo, to Słowo rozważymy w sercu, czyli uczynimy swoim? Czy też powiemy, kolejne rekolekcje minęły? Dlatego zobaczmy, być uczniem Jezusa to przede wszystkim Jezusowi towarzyszyć. Nie tylko naśladować. Nie tylko kroczyć Jego śladami. Co to znaczy towarzyszyć? Uczestniczyć w Jego życiu. To znaczy, że Jezus dzieli się swoim życiem z każdym z nas. Musimy wiedzieć, że Słowo Jezusa jest wymagające. Słowo Jezusa nie jest łatwe. Zresztą Jezus jest wspaniałym pedagogiem. Jak powołał uczniów, powoli odsłaniał przed nimi całe misterium paschalne. Na początku za Jezusem szły tłumy. Ale gdy Jezus zaczął stawiać wymagania, gdy zaczął mówić o męce, śmierci, zmartwychwstaniu, te tłumy topniały. I przyszedł moment, gdy Jezus mówi do uczniów, czy wy chcecie odejść? I wtedy Piotr mówi, Panie, do kogóż my pójdziemy? Myśmy uwierzyli i poznali, Ty masz słowa życia wiecznego. Wiara i poznanie. Poznanie i wiara to rzeczywistość naszego życia. Dlatego zobaczmy, że w czasie rekolekcji Jezus przychodzi do naszego serca. Ta piękna dzisiejsza Ewangelia. Jezus zbliża się do Jerycha, a Jerycho to miasto największej depresji, najniżej położone. Czyli możemy powiedzieć, gdzie Jezus się zbliża? Do najtrudniejszych zakamarków mojego serca. Do tego, co jest najbardziej ciemne. Do tego, o czym nie chcę mówić. Do tego, o co skrywam. Jezus schodzi niżej, zejść nie może. I nagle ten ślepiec. Słyszę, że zbliża się Jezus. O Jezusie na pewno wiele słyszę. I zaczyna krzyczeć. Jezusie, ulituj się nade mną. Ucisz się. Nie krzycz. On jeszcze głośniej. Dlaczego? Że w Jezusie widział jedyną szansę. I Jezus się zatrzymał. Zobaczmy, jaka wiara. Jezus się zatrzymał,
I co mówi? Przyprowadźcie go tutaj. Chodź, bądź dobrej myśli, nauczyciel cię woła. Zerwał się. Co mam ci uczynić, abym przejrzał? Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Jezus każdego dnia przechodzi przez Jerycho naszego serca. Każdy z nas tu obecnych ma swoje Jerycho. Te najniżej położone pokłady swojego życia. Nieraz byśmy nie chcieli, żeby Jezus tam zszedł. Jezus schodzi do naszego Jerycha. Ale od nas zależy, czy my powiemy: Jezusie, ulituj się nade mną. Słowo Boże, pamiętajmy, stwarza Boży niepokój. A my często chcemy mieć święty spokój, bo mamy własne sprawy do załatwienia. Czas rekolekcji to czas przychodzenia Jezusa do Jerycha naszego serca. Ale zawsze powstaje pytanie, czy my chcemy, żeby Jezus przywrócił nam wzrok? Wzrok naszej wiary. Słuchać, rozważać i później wprowadzać w życie. My jako kapłani jesteśmy tymi, którzy są posłani do tych, którzy w dzisiejszym świecie znajdują się w Jerychu. Pogrążeni są w ciemności świata grzechu. I naszym zadaniem jest bycie uczniami Jezusa, którzy mówią: chodź, bądź dobrej myśli. On cię woła. My jesteśmy sługami. My nie zastępujemy Jezusa. My do Jezusa mamy przyprowadzić człowieka, aby ten człowiek sam otworzył się na Jego Słowo. Ale jeśli chcemy niewidomych przyprowadzać, sami musimy mieć wzrok wiary i wierzyć w to, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Boga żywego. Niech ten czas rekolekcji dla nas wszystkich, dla mnie i dla was, drodzy księża, będzie okazją do tego, by otworzyć się naprawdę na Słowo Boże. Niech to Słowo zapadnie w nasze serce i niech to Słowo stanie się stylem naszego życia. Amen.